Wreszcie, jeżeli chcesz wygrać za darmo kierownicę do farminga, a mianowicie SciTeka, albo wygrać sobie 200 zł w dowolnym konkursie, albo dowolną gierkę, to macie to zdjęcie oraz to zdjęcie. Jeżeli będzie 4000 lajków, losujemy dwóch wygranych, kierownica trafia do Was, także zapraszam. Link oczywiście do Instagrama macie w opisie. I tutaj jeszcze powiem, że macie zasady opisane, jak klikniecie w zdjęcie. Siemano drodzy widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. Jak widzicie, dziadka jeszcze z nami nie ma, ale możecie na spokojnie już napisać hashtag nowość, a wam przytestuję troszkę tego komentarza ze względu na to, że już pewnie widzieliście po miniaturce, jak i po tytule, co dzisiaj się będzie działo. No i strzelcie lajka, strzelcie suba ze względu na to, że jeden like to jest jedna złotówka dodatkowo do serii, a zbieramy na nowe pole. I fajnie było, jakbym wiedział, jeden widz mnie pytał ostatnio na Instagramie, czy jest mod, żeby widzieć, ile dany region, dane pole, dany land tak zwany ma hektarów, czy tam arów i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli wiecie, jak się coś takiego nazywa, to mi podsyłajcie, bo mi jest to bardzo potrzebne do serii, żeby wiedzieć na przykład ile dane, nie wiem, ile ten o teren powiedzmy ma hektarów, żeby go kupić, żeby to było realnie, bo wybraliśmy sobie 25 tysięcy złotych za hektar w tej serii. No i nie wiem za bardzo, jak to sprawdzić, czy to faktycznie jest 25 tysięcy za hektar, jak nie wiem, czy tu jest hektar, czy tu jest pół hektara, a na oko raczej tego sprawdzać nie będziemy. No i wbijajcie na drugi kanał, bo tam jest jeszcze dużo nowości, link macie w opisie. Także fiacik wygląda tak, ja już się zabieram dzisiaj wieczorem, ogólnie chcę go skończyć, jeżeli chodzi o to, bo przyjdą nowe części, kurier ma dzisiaj być, także nie wiem, o której dokładnie on przyjedzie, ale ma oczywiście u mnie być. Kolejna sprawa, to coś się zepsuło z 30, także trzeba też będzie tutaj ogarniać sprawy remontowe. Nie za bardzo mi się to uśmiecha, belki jak widzicie stoją, nie ma czasu nawet tego wnieść, a trzeba będzie je układać tak dokładnie. W tym miejscu będę układał belki, ale to sobie zrobię raczej poza odcinkami, może na jakimś live'ie. Nie chcę robić na odcinku tego, bo cały odcinek by zeszło nam tak naprawdę to rozładować, także troszeczkę za dużo, że tak powiem, roboty by nas to kosztowało. No i mamy drugą stronę. Tak, bizon jest czysty, widzowie. Nie, ale tak całkiem serio, skończyliśmy akcję obornik, troszeczkę obornika nam zostało i co my tutaj mamy? Dostałem na umowę, no takie jakby może zlecenie, no to jest taka umowa po prostu pisemna w ramach współpracy z tutaj pobliskim dealerem maszyn, tak to możemy sobie nazwać, czyli osobą, która gdzieś tam maszyny ma w pokroju nowszych ciągników, nawet starsze sprzedają, czy jakieś maszyny. Dostaliśmy John Deere'a 6300 o mocy 115 koni. Obciążnik jest około 500 kg, tak wam wytłumaczę, czyli pół tony. Dobrze tłumaczę wam. Obciążniki na kołach, Micheliny oczywiście pozakładane, pług, unia, też dobrze zachowana, tak bardzo prawidłowo wam powiem, piąteczka, 2 metry szerokości roboczej i musimy się streszczać z orkami. Spytacie Heros, ale po co się streszczać? Przecież jest czas. No właśnie tu was zaskoczę, bo nie za bardzo mamy czas, mamy 2 dni. Po 2 dniach ten ciągnik trafia do kolejnej osoby, która też gdzieś tam nagrywa filmy i może zrobić reklamę tej właśnie spółce, czyli temu handlarzowi. Też się dogadałem na coś takiego, no bo większych, no na te pola, które mam, no można było jeszcze szybciej zaorać jakimś ciągnikiem, który by nam dali 150 koni. Ale to bardziej jest takie dane, że może kiedyś się skuszę na niego, także dali mi właśnie coś, widzowie, w tym stylu. Ja nie narzekam, bo patrzcie, jak tym się robi. No na pewno w porównaniu do 30 czy tam 60. Zresztą, co tu porównywać? Tu nie ma, widzowie, co porównywać, bo to jest inny świat. Tu się patrzcie, jak szybko jedzie. Tu jest komfort. No nie wiem, no ja to nazywam po prostu coś pięknego. Nie wiem, jak wy to byście sobie nazwali, ale ja sobie lepiej nie mogłem wymarzyć. Taki ciągnik na pewno u nas na gospodarstwie zbyt szybko się nie pojawi, ze względu na to, że jesteśmy biedni, mało łapek, widzowie, zostawiacie, także teraz nie mam żadnego źródła dochodu na tej serii. No są jeszcze te pszczoły, ktoś powie, są jeszcze pomidory zasadzone, ale to raczej nie będzie nie wiadomo ile gotówki z tego, dlatego ja nawet się nie łudzę na coś takiego. Tutaj będziemy się starali też jutro porobić wszystko talerzówką. Jeżeli dzisiaj by mi się udało zaorać wszystko, to by było pięknie, bo talerzówkę już sobie pożyczę od sąsiada, bo ma dosyć fajną. Póki mam ten ciągnik, chcę na logikę jak najwięcej wykorzystać. Zobaczymy, ile te orki też nam zejdą. Dobra, jedziemy. Mamy 3 pola do zaorania i będziemy mieli też raz, dwa, 3 pola do stalerzowania. Wiadomo, że talerzowanie na 100% pójdzie nam szybciej niż przykładowo taka orka. No 2 metry to nie jest nie wiadomo ile. Ale takie jak mamy pola pokroju naszych, to nie ma co się za bardzo frasować, widzowie, bo
trzeba po prostu się cieszyć. Co mogę wam jeszcze powiedzieć o tym ciągniku? Jak widzicie, skrzynia manualna, ale tak naprawdę za dużo nas tu nie interesuje, bo mamy tylko... Jak jest jakaś praca, no to tam czy tam na C się robi, czy tam na B przykładowo. Mamy rewersik, przód, tył, tylko tyle nas to interesuje. Możemy sobie to wszystko puścić, on będzie sam jechał, jeżeli gaz będziemy utrzymywać, zresztą zaraz wam pokażę. O, troszeczkę strzec z obrotów, pola mamy bardziej płaskie, także też górki tutaj nie wchodzą w grę, także on nie powinien pod jakimś po prostu dużym obciążeniem pracować. Ten pług też nie ma zapotrzebowania mocy, nie wiadomo jakiej. 115 koni, ktoś powie, Ursus lepszy, tylko widzowie, może i Ursusa sobie kiedyś kupię na tą serię. Nawet na pewno sobie kupię jakiegoś Ursusa kiedyś, pewnie po przyszłych żniwach albo może przed żniwami, zobaczymy jak to się uda wszystko poogarniać. Ogólnie ten ciągnik dostaliśmy tylko tak jak wam mówiłem na 2 dni, bo później kto inny go bierze. On wszystkich ciągników też nie wypożyczał, tak o po prostu, że daje co jakiś czas komuś. Tylko w ramach nagrania filmu my sobie powiemy, że nagraliśmy film, tutaj też motogodziny, też mamy limit, także też nie jest to jakoś kolorowo, że zrobimy sobie nagle 10 hektarów w jeden dzień, zajedziemy ten ciągnik, ale przynajmniej będziemy mieli zrobione, tylko tutaj mamy limit też, bo później trzeba płacić, jeżeli byśmy przekroczyli te motogodziny. Wiadomo, kwoty nie są duże, można było też i wypożyczyć sobie taki ciągnik, zrobić w jeden dzień wszystkie pola. Nie jest to głupia sprawa, ale lepiej to niż się bawić tą 60, bo 60 byśmy orki robili. A szczególnie, że teraz sam muszę te orki wykonywać. Dobra, ruszmy sobie tyćkę. Wolno, Łukasz, zwolnij. Patrzcie, rewersik w dół, czyli do tyłu, rewersik do przodu, czyli do góry. I mamy tak naprawdę w tą i z powrotem, w tą i z powrotem i jedno pole mamy zrobione. No tu jak widzicie, no obornik jest, jeżeli chodzi o te akcje bezorkowe. Ja na gospodarstwie ze swoimi maszynami raczej nie mógłbym sobie pozwolić na coś takiego, no bo po prostu na logikę nie mam talerzówki. Agregatem po ściernisku latać nie będziemy, bo też za dużo nam to po prostu nie da, tak żeby była kompletna lipa. Jeszcze zaraz wyjdę i zobaczę, widzowie, czy na tych polach przypadkiem nie ma jak w Farmingu 19, tylko nie wiem, czy to był mod, czy też nie był to mod, że mieliśmy możliwość... Dobra, ja sobie jakoś tak zjadę, może troszeczkę między sąsiadowi zaoram. Ale idealnie to ominęliśmy chyba. Tak, idealnie, dobra. Także to byśmy mieli ogarnięte. A weźmy sobie na chwilę, widzowie, wysiądźmy i zobaczmy, czy tutaj nie będziemy mieli przykładowo pokazane. No nie, nie ma tutaj możliwości patrzenia, czy jest ileś tam arów, ileś tam hektarów tego pola. Także lipa. No musicie mi dać jakiś modzik na to, bo ja powiem wam, że niby nagrywam tą serię top 10 modów, ale nie te tygodnie, tylko top 10 potrzebnych modów. Ale to lecimy od tyłu z modhuba, także nie wiem jeszcze jakie są najnowsze mody, które są potrzebne, bo chcę to robić stopniowo, bo jeżeli pomieszam sobie te mody, wezmę trochę z tej strony modhuba, trochę z tej strony modhuba, no to uwierzcie, się zrobi taki syf, że nie będę wiedział, co już było w odcinku, a czego nie było w odcinku, a tak to przynajmniej wszystko elegancko sobie robię. I tak sporo tych modów urealniających już mam pobranych i gdzieś tam w gierce, ale to na hektary jest moim zdaniem do serii, jak to się mówi? Bardzo potrzebne, nie pamiętam akurat tego słowa, no ale przydatne. Tutaj spalanie, powiem wam, że nie wiem za bardzo jakie będzie. Jeżeli chodzi, tak ja bym sobie liczył to spalanie na hektar, tak mi się przynajmniej wydaje. I dzisiaj, widzowie, jeszcze wam mogę powiedzieć, że będzie fajny odcinek na drugim kanale, o ile ja się z tym wyrobię. Miałem problemy, bo ze 40 minut szykowałem się do odcinka. Nagrywałem go już trochę i jak zacząłem jechać ciągnikiem, to nagle patrzę, ustawienia kierownicy mi się pozmieniały. Czyli, co to znaczy, że ustawienia kierownicy mi się pozmieniały? To mogę sobie podjeżdżać na spokojnie. Nie wiem, robiłem skręt, a ciągnik praktycznie wcale nie skręcał. Dopiero jak kierownica może już była gdzieś w połowie, to dopiero on zaczynał sobie skręcać. Czyli coś tutaj po prostu się nam... No zresetowały się tak w skrócie ustawienia. Nie wiem dlaczego się zresetowały, bo odkąd mam tą kierownicę, to ani razu się nie zresetowały. Teraz nagle się zresetowały. Być może dlatego, że był update Farminga, bo coś mi się ostatnio robiło na Steamie przed włączeniem Farminga, bodajże chyba we wtorek, także też to jakoś tam wygląda. No i trzeba tego szybko malucha skończyć, także wszystko robimy, widzowie, jak najbardziej czasowo. Im szybciej się uda to zrobić w 2 dni, też chcę rozładować belki, poukładać je w stodole, żeby one sobie już tam leżały. Sianokosy chcę zrobić jeszcze, te wrześniowe, te ostatnie, bo tych letnich nawet nie robiliśmy, byśmy się nie powyrabiali. Też mamy tak naprawdę ostatni dzień na zasianie rzepaków według Farminga, mimo że ja mam tutaj gierkę ustawioną, że tak jakby
jeden miesiąc bodajże, to są 2 dni chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Takie ustawienie, to tutaj mam na jeden. Dopiero jeżeli ten rok przelecimy, to dopiero w kolejnym roku mi się te ustawienia tak jakby zrobił, tak jak pisaliście. Też chciałem zrobić, widzowie, bardzo live'a. Dzisiaj tego live'a na pewno nie będzie, bo ja się po prostu z tym wszystkim nie wyrabiam. Ostatnio sialiśmy, znaczy sialiśmy, no siat jeszcze nie sialiśmy, przygotowaliśmy wszystko do siania właśnie z kolegą, co oglądaliście film vlogowy z tego John Deere 6920. Zajebista sprawa. Tak się fajnie kierowało. Akurat na filmie nie mieliście pokazane, jak ja kierowałem, ale mieliście pokazane, jak Cześlon po prostu kierował. No i wczoraj też byliśmy, ale wczoraj powiem wam, że wczoraj mogłem wziąć kamerę, bo na tych górkach, jak on dostawał, deszcz poszedł, burza, grzmiało, pioruny dookoła waliły. Znaczy tam, no ile to było, z 20 minut może takiego czegoś, bo przeszło naprawdę silny deszczyk, ale widać było na polu, jak to popadało. Ta woda nawet szybko nie wsiąkła, tylko nawet jechaliśmy jeszcze wcześniej przed deszczem, po drogach polnych, takich... Kurczę, no odcinki były nawet, powiem wam, że spoko tej drogi polnej, ale były momenty, gdzie po prostu tym gruberem z tyłu się zaczepiało albo z przodu obciążnikiem się zaczepiało, tak duże wyjeżdżone po prostu nagle takie ospady były, bo to przez las tak jakby też się trochę jechało, także wiecie, jak te drogi pewnie wyglądają, jeżeli ktoś miał podobnie. Tam fajny odcinek by był. Później, jak my już pojechaliśmy z kolegą, to znowu miał problemy, żeby normalnie ciągnik się z górek ześlizgiwał, bo na tych dużych górach robił później. Także tam też fajnie było kamerę wziąć, ale z zewnątrz bym wam nic nie nagrał, bo jak założyłem sobie buty, to te buty to były całe w błocie. Wyjść nawet z ciągnika to jest porażka było, no na ziemię to wiecie, świeżo zgruberowaną. Ale mi się zdaje, że film by był fajny, tylko z zewnątrz byście nie mieli nic przegrane. Dobra, to sobie zrobimy coś takiego. Sobie po prostu to będę omijał, niech sobie tu trawa rośnie, nie będziemy się bawić w jakieś cofanie czy coś w tym, no tam mijak lekki został, to sobie weźmy to poprawmy. Jakieś kamienie z tego co widzę mi powywalało na pole. Tak być nie może. Ale tego też zbierać raczej nie będziemy. Dobra, włączmy sobie ten pomacik i zaraz będziemy, widzę, wyruszać na kolejny kawałeczek w sumie. Widzicie, nawet to tak, jakby to chcieć robić we dwóch, no to dwóch ciągników ja nie mogę sobie wypożyczyć, nie mogę sobie pozwolić, znaczy wypożyczyć, no nie mogę dostać, bo to raczej to już dwóch kamer nie mam nawet, żeby nagrywać z dwóch perspektyw, coś takiego. Też widzę, że u mnie już się znowu zachmarza, także dzisiaj jak będzie deszczyk, to znowu będzie troszeczkę mokrości, ale to wiadomo, to się przyda. Teraz tak sucho było, że w ogóle deszczu nie było przez bardzo długi okres, już nawet nie pamiętam ile, ale bardzo długo nie było deszczu. No i teraz agregatowanie tego, widzowie, i sianie to już zrobimy na pewno swoimi maszynami, ale to już z dziadkiem we dwóch polecimy. Agregat, od razu siewnik. Jeżeli chodzi o rzepaki, ja bym wolał płodozmian zastosować, czyli no tutaj na przykład nie sieć tego rzepaku. Jakbyście pod tym filmem zostawili, widzowie, tak ponad 1000 łapek, to raczej kupujemy w kolejnym odcinku nowe pole. To w kolejnym odcinku ja już raczej na pewno nie będę miał już tego ciągnika. Chyba że jeszcze to talerzowanie wam nagram, zobaczymy w jakim stanie my w ogóle kupimy to pole, czy tam nie będzie trzeba jeszcze obornika dowieść i tego przeorać najlepiej. No, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko w praniu. Dobra, tutaj na raz tego na pewno nie weźmiemy, trzeba będzie jednak się trochę cofnąć. Ktoś powie, uuu, czemu ty poprzeczniaków nie robisz? Nawet powiem wam, że ciężko było poprzeczniaki robić. No tutaj zaraz byśmy wjechali do kogoś w jego uprawę, a tutaj z drugiej strony dom, także, znaczy dom, no to jakaś tam zabudowa. Tam jest jeszcze jedno pole, na które obornik dawałem. Też pasowałoby tam pojechać. Dobra, login. Ale na razie jedziemy sobie na to pobliskie nasze pole, które mamy w tym miejscu, także możemy sobie tutaj na spokojnie podlecieć. Dobra, 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 dobra. Jedziemy drogo polna, nie będziemy komuś w grzyndy wjeżdżać. Okej. Jeszcze zaraz jadę. No tutaj ja zrobię jeszcze ten kawałeczek, widzowie, jeżeli chodzi o orki. Jadę sobie zająć się troszeczkę maluchem, żeby tam go poogarniać. Żeby już oddać sąsiadowi, im szybciej dziadek wyjdzie za resztę, jak mamy robić te agregatowania, siania i w ogóle. No to też dla mnie to jest lepsza by była opcja, żeby on mi pomagał w czymś, a nie tylko ja sam muszę tutaj robić. Ale i tak, patrzcie jaki jestem ogarnięty, że już mi się udało dojść do takiego ciągnika. Wiadomo, że dojść, to nie za nasze pieniądze ten ciągnik wypożyczony tak jakby, ale zawsze coś, większość osób na wsi nie może sobie pozwolić na wypożyczenie, czy tam dostanie za darmo, tak jak ja, właśnie takiego ciągnika, mimo że to na 2 dni, to jednak zawsze cieszy, zawsze cieszy.
Jakoś te orki mi wychodzą, widzowie. Może nie jest to idealnie prosto, ale pierwszy raz oram. Pierwszy raz oram tutaj, odkąd jestem u dziadka, to pierwszy raz oram dzisiaj. Dobra, żeby do rowu nie wjechać. Dobra, podnieśmy tego wichajstrocha do góry. Ło, cyk, cyk, pyk. No tu rów, powiem wam, że jest taki nawet pokaźny. Można było przez środek jeszcze przejechać, ale raczej to na takich kawałeczkach jak... Nie ma co się bawić na takie przejazdy. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy tu wszystko jest sprawne. Niby hamulce i wszystko takiego, powiem wam, że posprawdzałem to, ale... Też wadliwego raczej by nam nie dali, jeżeli chcieli reklamę dostać, no to... Myślę, że wadliwego by nam tutaj nie dali tej maszyny pięknej. Ale ładnie to wygląda, nie? To się... Piękna sprawa. Powiem wam, że John Deere mi się tak bardzo podobają, nawet jeżeli chodzi o tematy farmingowe, czy o tematy takie związane z realnym życiem. Chyba Ursus i John Deere to są takie dwie marki, które mi się po prostu no, najbardziej tak ogólnie z ciągników podobają. Nie wiem, jakie wy macie poczucie, nawet nie patrzę na to, czy to jest wadliwe, czy to nie jest wadliwe, bo zdania na ten temat nie mam, bo po prostu nie śledzę tego tematu, tych ciągników. Bo nie jest mi to w życiu do niczego tak w skrócie potrzebne. Dobra, to po grzyndach pojedziemy. Babce, niech się pruje, stara rura. Dobra, lecimy. Ciekawe, że tą kierownicę. Ściszyłem sobie trochę mikrofon, widzowie. Tutaj patrzę na takich skrętach, właściwie mam podglądzik tutaj wszystkiego, jak to się tam nagrywa. Bo były problemy, za głośno był mikrofon po prostu, ale to o jedną kreskę ściszyłem, zobaczymy, czy to będzie jakiś tam mniej więcej efekt, ale powiem wam, że to ramię do mikrofonu i ten mikrofon to jest bajka, w porównaniu, co mieliśmy problemy z tamtym Blue Yeti, to nawet nie ma co porównywać. I widzicie, rach, ciach, ciach, my się na spokojnie w dwa dni, ja może jeszcze dzisiaj pojadę, widzowie, talerzować, tylko muszę zadzwonić do tego sąsiada, czy tam talerzówkę pożyczy. On ma 3,2 metra, to jest chyba od Unii albo od jakiegoś agromasza. Talerzóweczka, po prostu talerzówka i z tyłu są wałki takie zwykłe. I mi się zdaje, że na takie ściernisko to na spokojnie tutaj sobie będziemy dawać radę. Dobra, elegancko zahamowane. Kręcim trochę do tyłu. Kręcim trochę do przodu. Te biegi, jak widzicie, sobie zmieniamy. Dobra. Znowu na D. Znowu na C. I znowu łogi, natłoki. Dzisiaj odcinek, powiem wam, że bardziej taki, kurczę, z prac polowych, jakby nie patrzeć. Ciekawe, jak działa tutaj autopilot. Niby mam coś takiego tutaj, te całe systemy nawigujące. Ale czy to działa, czy to nie działa, jak to uruchomić, to nie wiem. Ja w ogóle widzę większość tych funkcji, które tutaj są w tym traktorze. To nie wiem, jeszcze nie testowałem, to jest po pierwsze. O Boże, tutaj to... nie patrzcie jak to jest zaorane, nie patrzcie. Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie krzyczał na mnie, że coś takiego jest zrobione. Takie... Mijaków nie robię, ale wiadomo, jak się człowiek zagapi, trochę zjedzie w tę mańkę, trochę w tamtę mańkę i... Tak to wygląda. Dobło, lecimy dalej. Czekajcie, tu już jest przejeździk. Patrzcie, jak to pole ubywa, jakbyśmy robili tą trójką. Co tam dziadek miał wcześniej, no jeszcze jest dwójka, ten dwóch, znaczy mówię oczywiście o skibach w pługu. Także takim trójku to może i lepiej by to wyglądało, ale wiadomo, że tam szerokość robocza nie jest za fajna. Tutaj mamy trzeci przejazd, tamtej strony jeszcze chyba jeden nam wyjdzie, tak mi się wydaje, żeby środkiem to przejechać. I będzie tak naprawdę tyle z roboty na polu. O. I się leci, jedzie i się sunie. Jak to mówią. Tam trzeba będzie te poprzeczniaki zrobić. No mógłbym podojeżdżać troszeczkę dalej, ale boję się, żeby mnie ściągnęło do tego rowu, bo to też nie jest takie malutkie, widzowie. No jak mnie ściągnie, no szkoda. Szkoda, bo to też nie jest mój traktor. Ciekawe, czy bym później wyjechał w ogóle. No, widzicie, jak sobie dotąd dojeżdżam, to do końca pola nie robię, ale przynajmniej no tutaj nawet jakbym tak chciał zaryzykować, no to... Nie ma co w życiu ryzykować, czy no warto czasami, ale... O, koło rowu, pięknie. I teraz tak, rach, ciach, ciach, do tyłu. Nie chcę tutaj nic odwalić na odcinku, widzowie, ale... Dobra, dobra, tyle. Dalej nie będziemy próbować, żeby coś się nie schrzeniło.
tak jak mówię, mamy godzinę aktualnie, widzowie, 13:21. Myślę, że zaraz to skończę, tak jak na 14, przed 14 powinienem być w domu. Poczekam na kuriera, bo miał być koło 15. Czy może jeszcze w godzinę pojechać poorać. Nie wiem, kiedy on zadzwoni, żeby być w domu, odebrać maskę i drzwi właśnie od tego naszego malucha. No i bym coś takiego właśnie sobie odebrał. No to by już było elegancko, bo chwila momentu tu zamontować, jeszcze tam te drobne rzeczy ze zderzakiem, te plastiki też pomontować. Pojadę odstawić tego malucha do sąsiada. On powinien wtedy tak jakby wycofać swoje oskarżenia w stosunku do dziadka, że jeździł pijany po wsi. Po prostu nie wiem, albo powiedzieć, że to nie on, albo nie wiem, co on tam zrobi. Ale na pewno jakoś tak, on tak obiecał, tak, żeby mi nadzieję, że dotrzyma słowa. Trzeba będzie pojechać potem dziadka odebrać za resztę. Może jeszcze dzisiaj to wszystko by się poudawało porobić. Jakby te orki, no, belki dzisiaj jeszcze sobie poogarniam. Widzowie, do stodoły sobie powrzucam. I mamy, że tak powiem, dniówkę spędzoną dosyć dobrze. Też jeszcze oborniki dzisiaj kończyłem, także jak wiecie, tutaj też gnój świeży jest tak naprawdę, ale tego już wam nie nagrywałem, dopiero kamerę wam nagrałem, jak już wszystko przeprowadziłem na gospodarstwo. 60 też była na gospodarstwie, jak widzieliście. Aj, nie wyjdzie nam to na raz, jeszcze trzeba będzie jechać w tamtą stronę. Taki malutki, malutki przejeździk, no mimo wszystko gdzieś tam zostaje. Ale ładny ciągnik, no nie? Fajne są jeszcze z tą maską, taką bardziej nowoczesną, ale to tamte już mają dosyć więcej koni. Wiadomo, że to tam 10 koni różnicy jakoś bardzo by nam nie zrobiły. Tu i tak macie przedni napęd. Możecie sobie załączać, rozłączać. Kogutów nie ma. Nie wiem, dlaczego tu jest jedyny minus, jeżeli chodzi o w tym ciągniku. Nie ma kogutów. Sprawne hamulce, sprawne. Nic dodać, nic ująć. Dobra widzowie, ja sobie robię jeszcze tego... O Boże, jaki tu jest promień skrętu. Ja sobie robię jeszcze jednego tego przejazda. Wracam do domu i robię taki plan, realizuję, jak wam przed chwilą właśnie opowiadałem. Tu już wam nie będę nagrywał tego, zobaczycie to pewnie w kolejnym odcinku, jak oddajemy malucha do sąsiada, jak wyciągamy dziadka. No i resztę tych planów, które wam mówiłem. Najprawdopodobniej pojedziemy sobie po prostu talerzować, tak mi się wydaje. O ile będzie wtedy talerzówka dostępna tego dnia, jak ja będę to nagrywał. Także taki plan. Pola 2 udało się zaorać na odcinku. Troszeczkę dzisiaj podrobiliśmy sobie na tych seriach. Pamiętajcie o tym modzie, żeby mi dać nazwę albo jakoś to podesłać. Odnośnie tych hektarów, arów, o ile jest taki mod, no bo jeżeli nie ma, no to nie, jak mi podeślecie? No nie wyczarujecie go. Mimo wszystko. Coś tu się chmurzy, także jak będzie burza, to trzeba renderować, wrzucać. Bo później jakbym prądu, widzowie, nie miał, to jeszcze byście odcinka nie obejrzeli. Także dzięki za uwagę wszystkim i... Na razie.